Jakucja, republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, to największa pod względem powierzchni jednostka podziału terytorialnego na świecie. Położona na terenie trzech stref czasowych, zimą zmienia się w lodowy bezkres, gdzie niepodzielnie rządzi natura, a temperatury spadają do minus 60 stopni Celsjusza. Dla przeciętnego człowieka przebywanie w takich warunkach to igranie ze śmiercią, ale nie dla Piotra Marczewskiego i Waleriana Romanowskiego, którzy w styczniu spędzili tam 2 tygodnie. Podczas których zmierzyli się ze swoimi słabościami i rzucili wyzwanie organizmowi. Zimno fascynuje, to jest taki element, który jest bardzo niepoznany dzisiaj, to trzeba powiedzieć, może nawet tabu. My sprawdzamy te możliwości ludzkiego organizmu, uczymy się, jak bronić się przed tym i pokazujemy, że można doprowadzić swoje ciało do takiego momentu, że bez żadnego problemu sobie z tym zimnem po prostu poradzić, nawet tak ekstremalnym. Dlatego jest potrzebna ta wiedza, z którą jedziemy, no żeby wiedzieć, co z organizmem się dzieje, rozumieć go i w odpowiednim momencie móc mu pomóc, bo na tym to polega współpraca z samym sobą. W tych temperaturach w Jakucji, które oscylowały w granicach od 50 do 60 stopni, spędziliśmy 4 doby bez przerwy. No to było jakimś takim wyznacznikiem. Akcja była finałem projektu Oswajamy Żywioły. Do tej wyprawy szykowali się już od dłuższego czasu. Na tą wyprawę szykowaliśmy się równe 2 lata. Byliśmy w temperaturach minus 100, minus 150 stopni, tam sobie radziliśmy bez żadnego problemu. Poza tym nasze wyposażenie to też nie jest wyposażenie, które możesz kupić w pierwszym lepszym sklepie. Poza tym zawsze mamy jakiś plan awaryjny. Nie bez powodu nóż wisi tak jak wisi, dlatego że dostęp do niego w ekstremalnej sytuacji jest po prostu szybki, czyli szybko mogę pociągnąć w dół i nóż mam do swojej dyspozycji. Jako instruktor survivalu wiem jedną rzecz, że planowanie i pewnego rodzaju procedury, które możesz wdrożyć, kiedy jeszcze jesteś świadomy, kiedy masz pełną kontrolę nad sytuacją, spowodują, że po prostu wyjdziesz z tego cało. Celem było pokonanie na rowerze i pieszo jak najdłuższego dystansu, bez korzystania ze źródeł ciepła i poza temperaturą własnego ciała. Chcieliśmy udowodnić, że poprzez odpowiednie przygotowanie organizm ludzki jest w stanie wytworzyć wystarczającą ilość ciepła, żeby wytrwać. Więc taki był pomysł, no i w sumie ten pomysł zrealizowaliśmy. To był drugi dzień, druga doba. Kiedy uświadomiłem sobie, że wytopienie wody ze śniegu temperaturą swojego ciała jest piekielnie trudne, więc zacząłem znowu pewnego rodzaju procedury wprowadzać do tych moich działań. Zacząłem przemieszczać butelkę ze śniegiem w różne części ciała. Okazało się, że tu przy pachwinie, przy tętnicy generuje spore ilości tej temperatury. No i po godzinie udało mi się wytopić 27 ml wody, potem już było tylko lepiej. Natura nieco zweryfikowała ambitne plany śmiałków. Piotr Marczewski pokonał pieszo 160 km, a Walerian Romanowski blisko 400 km na rowerze. Mając na uwadze warunki, jakie zastali, to i tak imponujący wynik. Jeżeli przeżyłeś w takich warunkach, przetrwałeś, nic ci się nie stało według pewnych założeń, no okazuje się, że no jednak możesz tego uczyć i uczysz wiedzy, która się przede wszystkim sprawdza. I to jest najważniejsze. Do wyzwania podeszli z pokorą, do natury z należytym szacunkiem, bo to oni byli tam gośćmi i to oni mieli się dostosować. Byliśmy my i natura, i nikogo naokoło nie było. Był mróz, ta cisza. I natura się przegląda i czeka, kiedy my popełnimy błąd. Ona tylko czeka, cierpliwie czeka. Jeżeli umiejętnie będziemy prowadzić tą relację, to wyjdziemy w sposób zwycięski. Jeżeli popełnimy błąd, to natura to wykorzysta. Piotr Marczewski i Walerian Romanowski mają w planach powrót do Jakucji, a także bicie kolejnych rekordów, jak choćby kąpieli w rekordowo niskiej temperaturze.